Cześć, tu Sanach. Witajcie w moim programie Będę Fit Saturday Night, w moim Będę Fit TV Show. Nazywam się Irenka, a to jest Live Saturday Night. W dzisiejszym odcinku przejdziemy przez wszystkie wzloty i upadki królowej dram w roku 2020. Przejdziemy przez wszystkie single? Chodźcie z nami w tę podróż. Ale co to jest, jakiś asystent tu? Szef tego... Szpileczka do zębów nawet. I to czarna. Czy kto tutaj urzęduje? Zacznijmy od piosenki Szampan. Szukałam tej piosenki i wpisałem szampon, ale i tak się wyszukało XD. Jest to numer, którego nie lubię śpiewać za często, za to lubię go w smutnej wersji, ponieważ z gitarką i przypiorinku najpiękniej moim zdaniem. A radiowa wersja, zostawię wam ją do puszczenia na Sylwestra. Nie wiem jak to powiedzieć, że... alkoholowy, ale to nieprawda, że jest alkoholowy, bo jest całkiem smutny. Dlatego... Nie wiem co. Jest listopad 2020 rok, a ja dalej nie wiem o co chodzi temu gościowi. Ja już wiem. Zaczynając od szampana, śpiewa tę piosenkę jakaś laska, która podobno podczas teledysku popijała sobie koniak. Wielka ściema. Śpiewała szampanie, a pije koniaczek. Coś co nie da. Rzeczywiście to może pomóc naprawdę... Ta pani na żywo wygląda dużo, dużo, dużo grubiej, a na teledysku efekt wyszczuplający był. Strasznie nie lubię tej piosenki. Tak, Dawid, teraz prowadzę program. Dawid, mój brat Dawid. To program TV show Saturday Night. Nieważne, dowiesz się w styczniu co to. Pa! A teraz piosenka... Melodia. Moim zdaniem coś tu nie wyszło, ponieważ reżyser, ile chciałabyś mieć kwiatów na teledysku, Sanach? Tak. Za dużo kwiatów to po pierwsze, po drugie, ta laska co to śpiewa? Moim zdaniem tak naprawdę nie umie tego śpiewać, bo to jest... tego się nie da zaśpiewać. Cicho! No dobra. To jest nieprofesjonalne studio. Co do kotlety robicie? Stańcie! Taka, wiecie, jak zwykle, o złamanym sercu. Laska se gdzieś tam chodzi, ale właściwie nie wie gdzie. I mega jest co? Moim zdaniem pod radyjko. Tak sobie śpiewam pod koniec miesiąca. Została mi tylko melodia. Nieźle. Róże. Och, mój ukochany klip i ukochana moja piosenka. Wielka depresja. Jak myślę o tej piosence, to... mi się chce płakać. Na sobą myśl o tej piosence, mi się chce płakać, a do tego to jest piosenka Zapchaj dziura. Tak się mówi, co? Wytniesz to, okej? Okay? Ta pani, co śpiewa królową dram, jest moim zdaniem bardzo panią zakompleksioną i ma ewidentnie jakiś problem ze sobą. Tak, to jest prawda, to ja nie kłamię. To jest najprawdziwsza prawda. To... prawda. Jest to piosenka, widzę, z jakimś przesłaniem, ale nie jestem przekonana z jakim. Możliwe, że po prostu nie wiem co. Doceniam oryginalność, tekst itd., ale jej barwa głosu strasznie mnie denerwuje. Mój mózg wręcz prosi, żebym to wyłączył. Czy tylko ja tak mam? Nie tylko ty. Jej! Dobra. Komentarz od Kit Catty. Boże, chroń tę piosenkę przed dziećmi z TikToka. O, przepraszam, założyłam ostatnio TikToka. Podoba mi się po prostu, bo jestem tam wolna. Potem przyszła pandemia i miałam wydać płytę jakoś tam w marcu, ale w końcu nie wydałam tej płyty i tak się to wszystko poprzestawiało, że w sumie to nie miałam co zrobić z tym wolnym czasem i nagrałam 9 teledysków na telefon wszystkie jednego dnia, właściwie w 2 dni. Temu chłopu, co ją zostawił, powinna dziękować do końca życia. Przez niego ma materiał na 2 płyty. Poprawka 5. Pięknie. Płyta ukazała się w maju. Było bardzo dużo telefonów, dużo wywiadów online. Życie zupełnie nowe dla mnie. Przepraszam Państwa. No, padło pytanie, czy jestem Illuminati. Mój brat się pyta. Nie, nie jestem Illuminati. Dobra, pa! Powiedział, że każdy Illuminata by tak powiedział.
wracając do naszego programu. Podoba, że tylko się spotyka. Szkoda, że cała piosenka nie jest taka po dwóch kierunkach pływa, bo czy w teledysku. Ta pani, ta panna z Nosory, co tam występuje w teledysku, jest taką panią, co ja bym nią w życiu nie chciała być. Czekamy, aż się skończy piosenka i wtedy bye bye. Być moim zdaniem tam było za dużo różowego koloru. Włosy mega niewygodne i słyszałam takie uwagi, że mega postarzają. A do tego sukienka była maksa niewygodna. Jak sobie raz poszłam w niej na wesele, myślę, że panna młoda była na mnie troszeczkę wkurzona, że założyłam. I ten tiul, który był pod sukienką. Przepraszam, ktoś chyba czeka tam. I teraz mam telefony, jak idę na jakiś ślub. Błagam, błagam, nie ubieraj się tak jak Zana. W tych kiecach, co mam na teledyskach, na przykład, no sorry, to w tych kieckach wyglądam jak panna młoda numer 2. Lekarz, zostały panu 3 minuty życia. Ostatnie życzenie? Sanach, no sorry. Lekarz mówi, ale to trwa prawie 5 minut. Bóg, nic nie szkodzi. O, ładne. No sorry, alternatywne. To był mega fajny czas. Pamiętam, że jadłam wtedy bardzo dużo kabanosów. To było moje życie wtedy. Chodziłam po fontannie i jadłam kabanosy. Czego chcieć więcej? Nie wiem, czy to takie mądre. Ja się boję, że to wszystko wychodzi trochę żałośnie, wiesz? A ona była widziana na Placu Trzech Krzyży, gdzie jadła kabanosy w kółko i chyba jadła z dwie paczki. Widać na samym teledysku. Tak, to dobrze, co tu się... Co? Tam są gołe jakieś laski! Piosenka. Następna piosenka. Pożal się Boże. Podobno ta pani z teledysku dała kustce tyle trawy do jedzenia, że w pewnym momencie usnęła na jej kolanach i się wszyscy pytali, czy to normalne. Kustka miała brzuch zdęty właśnie od tej trawy. I to trwało 20 minut, jak tak jadła. I wszyscy się przejmowali, czy to dobrze, ale się okazało, że spoko. Nie mogę się patrzeć na górę, bo po prostu to jest jakaś okropne. W Bójdzie są dwie dziewczyny. Jedna troszkę ponad Nosory, za dużo różowego, a druga taka, wiecie, co dopiero wstała. No, także mamy jedną taką wypiętrzoną, drugą taką normalną. Ujdzie. Ale chyba już niczym nas nie zaskoczy. Moim zdaniem zjada swój własny oko. Kurwa, ile tej soli, kobito! Ja nie rozumiem, o co tutaj chodzi. Oczy. To jest... jeżeli chodzi o ten teledysk do oczu, to trochę... Troszeczkę, moim zdaniem, jest to bez pomysłu żadnego, bo kręci to podczas smażenia jajek i ktoś tu ma chyba problem z cholesterolem przez tę sól. Nie wiem, czy sól działa na cholesterol. Jeśli chodzi o piosenkę Pora roku zła, to niektórzy bardzo, bardzo dobrze zauważyli, że ostatni wers, czas już na zimowy sen, potem śpiewać będzie lżej, to jest zapowiedzią. Zrobiliśmy. Zbliżamy się do końca roku! Piosenka Duszki trochę była dziwna, bo w sumie... Nie wiem, co o tym powiedzieć. Duszki. Najlepsza piosenka, żeby dodawać milion chórków i na żywo. Powiedziałam, że nigdy tego nie zaśpiewam, chyba że będę miała wielki chór za plecami. Więc szykujcie się. Dobra! Życzę wam wszystkiego dobrego w roku 2021. Dziękuję, że spędziliście ze mną ten wieczór podczas TV live show Saturday Night Band of Fit. Cieszę się, że to się udało. Bądźcie zdrowi. Widzimy się już za tydzień, 14 stycznia, w kolejnym odcinku.